Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał. Partiatics! Z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Oto czekająca... Słyszałem, Shiner, takie wiadomości, bo już widzowie piszą, bo to auto to od pierwszego odcinka jest wygraną, ale ja coś nie ufam. Moja teoria spiskowa jest taka, że to fake. Pepo Foil. Zapraszamy po raz piąty w awanturze o kasę, a po raz czwarty w loży mistrzów naszych... Witam Kamil, witam. Czwarty raz. Jacek Ratajczyk, Elżbieta Majstrzyk, Przemysław Kowalewski, Stefan Krasny. Tak, Półek, no. Już się nikt nie będzie gryzł. Witam, dobry wieczór. Witam. Ten się zgubił. Ładnie Black, ale nie ma na co wydać. Kolekcja. Witam Państwa po raz czwarty w loży mistrzów. No i muszę powiedzieć, że jesteście troszkę pechową drużyną, ponieważ jak na cztery wygrane programy uzbieraliście do tej pory no, rekordowo skromną kwotę. 21 700 zł. Ale muszę powiedzieć, że no zawsze ostro chyba walczyliście tak, o czarne skrzynki. Wydaliście na nie kilkanaście tysięcy złotych. I tak, kupiliście czarną skrzynkę za 4,5 tysiąca, a tam była jedynie złotówka. Dwa razy ostro walczyliście o skrzynkę. Niestety byliście przelicytowani i wtedy dwa razy czy dodam coś za punkty? Był samochód. Natomiast za czwartym razem rzeczywiście wam się licytacja powiodła, opłacało się. Zobaczmy, jak mistrzowie walczyli o czarne skrzynie w awanturze o kasę. O, jest. Montaż czarnych skrzyń. Dobrze, Black, dobrze. 500, zieloni. 600. 600. 700. 800. 900. 900. Zieloni. Ty, tamci mistrzowie lepsi byli. 900 po raz trzeci. Mam. Samochód, Seata i Disney. Oni wtedy za 800 auto oddali. A teraz wygrali za tą samą kwotę. Lombard będziemy oglądać teraz. Mistrzowie 400, głośniej proszę. 900, mistrzowie. 1000. Mam już 1000. Mielon, może. 2200. Mam 2200, żółci, słucham państwa. Kacper za 5 minut. 4100. I mam więcej, mam nawet 400, co na to żółci. 4400 mam. Jest już, czy będzie 4500? Przepraszam cię. Po raz drugi i 4,5 po raz trzeci. To był Z, tak? 4,5 tysiąca. Nie, ładowanie widza. Skrzynię. Mistrzowie, co w niej jest? Złotówka! Witam, Piłkniczak. Witam. 8,5 tysiąca. A tutaj w tej wysali przeciwnicy ładnie. 8,800, czyli tak, ich, no tak powinni zrobić żółci w poprzednim odcinku też. Piękna. Otwieram czarną skrzynię, która została wylicytowana za rekordową dotychczas kwotę w awanturze o kasę. 8800 zł. Ale co, San? Jakie nagrania? W sensie bindy? Nie, raczej nie. Dzięki, grubasek, za 4 lata, witam. Dziękuję jestem bardzo. Jestem bardzo ciekawy teraz, mini mistrzów. Czarna skrzynia. Seat za 8K, on podobno 40K. 400 żółci. 400 po raz 500. 600. Wiesz, czemu kłamstwem jest to, że Seat Ibiza w 2002 kosztował 40K? Bo on równie dobrze mogli napisać milion, bo i tak żadnego dosłownie Polaka nie było stać. 40K to była bariera nie do przebycia dla każdego Polaka, nawet najbogatszego w 2002 roku, rozumiesz mnie? Dlatego nie był tyle warty. On był warty grosze, tylko kłamali, zawyżyli ceny, żeby niby nagroda była wyższa. Kumasz? Pepo Foil moment. 600 po raz 700. Drugi. 700. Mistrzowie 800. 800 mistrzowie rzuci. 800 po raz drugi. 800 Prasem. Po raz trzeci. Sprzedamy.
Dzięki Hitek za 32 i Felixio za 30. Mistrzowie 30 lat, tak. Skąd ten telewizor wziąłeś? Jaki? Tak, za 800 zł. Zobaczmy, co jest w środku. Ale dawno nie było. Jest koperta, a w kopercie mam za 800 zł Seata i Wizę! Polacy w 2002 nie wiedzieli, jak auta wyglądają. Polacy w 2002 to jedyne, co mieli, to azbest w płucach i garba od roboty na plecach. Dosłownie ci mówię. Przecież nie weszliby do auta dosłownie z tym garbem. Zaufaj mi, te 40 tysięcy to jest wymyślona kwota z dupy. Nikogo i tak na to nie było stać. To jest, żeby podbić prestiż awantury o kasy, żeby więcej ludzi SMS-ów, ludzie słali SMS-ów. Pepo Foil. Makoj, no. No właśnie, no. Tak, no tylko Seaty. Tak więc wasza wygrana to 21 tysięcy. Tak, dlatego mam takiego garba. Panie Jacku, i nie mam Seata. Na czarne skrzynie już został zaspokojony, czy jeszcze nie? To znaczy nie, to zależy. Jeżeli się pojawi czarna skrzynka, to będziemy grać jak do tej pory, licytować. Poza tym wspaniale się bawimy, dzięki świetnej publiczności. Jesteśmy dzisiaj wypoczęci. Mój stary pracował w fabryce azbestu 20 lat, palił przez 20 lat i czarnym dymem kaszle. No właśnie, i nie ma Seata i Bizy, dodaj. Czyli po prostu jest Polakiem. Pani Elżbieto, jak pani zdaniem będzie? Będziecie znowu ostro licytowali o wszystko? No raczej tak. Chcemy udowodnić swoją pozycję. Rzeczywiście McGonagall. Świetnie, cieszę się bardzo. Ktoś tam pisał, że to McGonagall. Ja czytam, coś wspomniał pan o pechu na początku programu. Chciałbym, żeby nasz pech... To było tak, trzy licytacje były pechowe, ale czwarta się udała. I w tej czwartej licytacji wygraliście, no w sumie wartość samochodu jest większa niż pieniądze, które wygraliście w poprzednich programach. Ale tak naprawdę nie jesteście pechową drużyną, idzie wam świetnie, jesteście. Oby tak dalej. Powodzenia ci. Są. Chyba, że teraz wygrają 20 tysięcy plus piorną skrzynię. Wygraną drużyną z pierwszego etapu. I jeżeli wygrają, to znowu zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Nie, mówię ci, Seat i Biza to był mit w tamtych czasach. Oni nawet pewnie go nie dostali. Oni dostali tylko pieniądze. Walczą teraz o wejście do finału, o walkę w finale z mistrzami. I teraz te trzy drużyny otrzymują ode mnie po 5 tysięcy złotych. Uwaga, a ja mam przed sobą kategorię pytań na tym oto kole. Kiedy wylosuję pierwszą kategorię, drużyny przystąpią do licytacji. Co ty ta gadasz, drużyna, Machen, która wylicytuje serio? Najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Może tak mamy być. 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna nie ma potwierdzenia, że ktoś widział Seata i Bizę. Nie ma dowodów. Powtarzam panu, nie ma dowodów, że ktoś widział Seata i Bizę. Jest nagroda $1 000 000 i ciurna skrzynka w awanturze, jeżeli dostarczysz dowód, że ktoś widział Seata i Bizę w Polsce. Wygra ten etap i wejdzie do finału, która po 6 pytaniach będzie miała najwięcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Jest to stronicowy dokumentarz. Nawet na pewno ma kategoria sport. A reszta, no, pasuje w sumie. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. 400. Zielony 400. 500. Żółci 500. Niebiescy 600. 700. Mam 700. Zielonym kibicuję. Słyszysz ten głos? Aż czuję azbest. 300, 400, zielony 400, 500, rzuć 500, niebiescy 600, 700, mam 700 od zielonych, to da więcej, 700 po raz drugi i 800 od niebieskich, żartuję, 1000, mam 1000 od niebieskich, 1000 po raz drugi, 1100 zielonych, 1100 zielonych, 1200, Rick moment, 1300, 1300, ostro idą zieloni niż niebiescy, no przepraszam, 1400, mam 1400, łączymy się z powrotem, rzuć. 1400 po raz drugi i 1400 po raz chyba nigdy na więcej. Trzeci. Sprzedam. Czekają na 200.
więc Żółci przeczekali licytację, przeczekali niebieskich zielonych, no i potem przebili na 1400. Gratuluję. W puli tego pytania mam 3900 zł kategorii. Wtedy było popularne to, żeby zapłacić podatek od wzbogacenia, dlatego Sato po prostu go sprzedawali. Dlatego nikt nie widział go na ulicy. Po latach zmienili przepisy, że nie możesz sprzedać przez kilka lat. Sport. No, tak. Kto zastąpił Ryszarda Boska na stanowisku trenera siatkarskiej reprezentacji Polski? Nie mam pojęcia. Bosek był ostatnim. Nie, najpierw ostatni. Potem był Mazur. Azbestowy książę. Bosek? Teraz wspaniały. Bosek był wspaniały. Teraz wspaniały. Udzielamy odpowiedzi. O, Ludwiczek. Tym trenerem był, jest Waldemar Wspaniały. Wspaniale! Oj, Ibisz czekał na to, czekał. I Żółci wyszli na prowadzenie, mają w tej chwili... Ja chyba zielonym kibicuję, azbestowym. Za nimi niebiescy 3800, a potem zieloni tylko 100 zł mniej, 3700. Przed nami jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Trwa emocjonujący pojedynek, ale zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Zostańcie z nami. Nie wiem, co to jest. Jak Polacy grali w siatkę z garbami, no normalnie garbem odbijali zamiast rękoma. Lepsza taktyka. Po krótkiej przerwie jesteśmy z powrotem. Żółci wyszli na prowadzenie, mają w tej chwili... Pokaż zielonych, chcę im się przyjrzeć. Niebiescy 3800, a potem zieloni tylko 100 zł mniej, 3700. Przed nami jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Żeby zieloni wygrali, żeby kapitan coś powiedział więcej. On ma głos. Rozmaitości ze świata. Azbest team. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Kto da więcej? 400 po raz 500. Drugi? Mam 500 od żółtych. 600 od zielonych. 600 od zielonych. 600 po raz drugi? 700. Mam 700 niebiescy. Kto da więcej? 700 po raz drugi. 800 i mam 800. I czy będzie 900? Piękne. Mam 900 od niebieskich. Kto da więcej? Mam 1000 od zielonych. 1000 po raz drugi. Niesamowite. 1000. Chyba nie będzie więcej. Mam czy nie? Słucham. 1000 po raz trzeci. Sprzedam. Aż omylałem piórko, no w dupę. Chłop za nie mówił. Pan się wahał, trzymał pan rękę w górze, nie powiedział pan kwoty, ale jednak licytacja musi mieć swoje tempo. Sadgę dla niego. Tym razem odpowiadają zieloni, mają na w puli tego pytania 2400 zł. Rudy, za jakąś godzinę, bo potem jeszcze Lombard. Oto pytanie. Przypomnę, że zawsze mamy minutę na zastanowienie się. Do której grupy etnicznej należy ten człowiek? Ty, to jest ten z Nowej Zelandii, nie? Jak uważasz? O, mało coś tam, no. Maorysi, no. To chyba on, nie? Nie widzę czasu. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. Proszę, 800 zł. O nie, panie Krzysztofie, no 200. 600 i sprzedam. Nie, 300, panie Krzysztofie, już takim krakowskim targiem. Jak będą mało tego, to jest to. 400. 500 to ostateczne słowo. No bierz. Za 400 nie da rady? Nie da rady, proszę odpowiedź w tym momencie. Kupujemy za 500. Proszę bardzo. Ale się ugiął w ostatniej chwili. Sik. Jest Maurys, to ja bym go brał. Ale nie wiem. No teraz jest tak, że nie sprzedaje. Nie ma wzrostowo, nie ma to określonego. Nie, spółki. Ja grałem w Eldenringa na premierę, jak już się mówił. Nie pamiętam, co tam się działo. Odpowiesz, Łukasz? Odpowiesz? Ale nie miałem żadnego moda. Drużyna zielonych gotowa do odpowiedzi. Proszę bardzo. Odpowiedzi udzieli kolega Łukasz.
Udzielam odpowiedzi, jest to Maurys. Tak jest! Co, oni są z Nowej Zelandii? Powiedz, czy dziadek jest mądry? Czy dziadek jest mądry? W Nowej Zelandii słynęli z niezwykłych tatuaży. Warto było kupić po odpowiedzi. W tej sytuacji stan kont jest następujący. No jak nie, jak przed chwilą Krzysztof powiedział, ty w dupę nie łuku, zaraz z Elbertem będziesz przerzucał. Nie denerwuj mnie. 7 tysięcy, potem zieloni, 4600 po tej dobrej wdycha odpowiedzi, codziennie. A na końcu, przynajmniej na razie niebiescy, 2900. Na razie, bo jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Losuję. Na żywo oglądałem ten odcinek? Nawet jakbym widział, to myślisz, że ja pamiętam, co się działo wczoraj? Kategoria no tak, Pac-Man to, Mento, ale często się czarna skrzynia jest. Dzięki Marian za właśnie lata. Cześć. Egitka znowu gryzie kable. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300? Niebiescy 400. To jest trzecie dopiero, nie? Trzecie pytanie. Niebiescy 600. Film polski było? 600 po raz drugi i 600 po raz 700 od żółtych. Zieloni? Słyszę proszę głośniej. Niebiescy 800. Niebiescy 800, która więcej. Zieloni. Czy ktoś da więcej? Nie. Zieloni 900. Mam 900 od zielonych. Niebiescy 1000. Mam 1000 od niebieskich. Poprzednim Seat Ibiza. 1200 od żółtych po raz drugi i 1300 od zielonych, to da więcej. Mam 1400 niebiescy, to da więcej. 1400 po raz drugi, mam 1500. 1600. I 1600 od niebieskich mam również. 1600. Tak, kółek, zgodzę się. 1700. Mam 1800 od niebieskich. 1900. Zieloni 1900, czy ktoś tam ma? Tutaj często jest skrzynia, przynajmniej na początku tego. Wabank zieloni? Dostanę więcej. Zieloni? To niebiescy wabank. Ale debil, no przecież to było oczywiste. Oni mają podgląd, ile oni mają inni pieniędzy? Bo jak nie, no to... Ale mają raczej. Zgodnie z regulaminem, kiedy drużyna mówi wabank, wtedy przerywam licytację i ta drużyna ma prawo odpowiadać, ponieważ... Kto rozdzielo tych Maorysów? Co oni nadal istnieją? Tak więc... W tej chwili w puli tego pytania aż 7100 zł. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, uwaga, będą na pierwszym miejscu, mając na koncie 700. Zobaczymy, tak, czy się uda. Piwniczek. Kto no, wcielił masz się rację, w rolę George Sound w filmie pod tytułem Chopin Pragnienie Miłości? Odpowiadam. Proszę. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Jest to aktorka Pointenta Stenka. Świetnie! Kurde, co jest? Warto było postawić wszystko na jedną kartę. Niebiescy z trzeciego miejsca. No, już są teraz. Na pierwszym mają 7100 zł, za nimi żółci 5000, a na końcu zieloni 2400. Mamy 3 pytania do końca pierwszego etapu. Zieloni papa, no tak, bo im kibicuję, to przegrają. Sadkę. Zawsze tych, których obstawiam, przegrywają. Ty z dupę baderingie. Zobaczymy, czy zieloni będą listowali wysoko rozmaitości ze świata. Dziękuję bardzo. Klaudia Pirat dał na Golibordę 5 zł. Słyszałeś, że prokurator Trybunału w Hadze chce aresztowania Netanyahu i lidera Hamasu za zbrodnie wojenne. Będzie można legalnie Żydków obrażać XD. Przecież za Putinem też jest list gończy i chyba ma na to wypieprzone. No może tym razem będzie szczęśliwy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ale niebiescy 400. Końcówka może być prawdziwa. Końcówka może być prawdziwa. Po raz drugi i 500 po raz. Oczywiście każdy jest równy, dodam. Dziękuję bardzo. Kto da więcej? 600 po raz drugi. Na Łukaszenkę też coś było? A. I kto da więcej? 800 do zielonych. W sumie racja, Marolos. 1000 zieloni, 1000 po raz drugi, 1100. Mam 1100 żółtych, 1100. Ale oni dziwny głos. 1100 po raz, 1200. Mam 1200. Zielony nazbieraj i wabank, nazbieraj jeszcze. 2300. Masz wabank! 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 Pieprzeni debile żółci.
No i pewnie dziadek i tak odpadnie. Żółci popełnili błąd w licytacji, tak? Tak, tak. Panie Marku, powiedział pan 2300. Bo my myśleliśmy, że o te 200 zł się konto na początku pomniejsza, zagapiliśmy się. Tak jest, a to trzeba było powiedzieć 2400, żeby zablokować zielonych. Zielonych, oni od razu wykorzystali to i zagrali wabank. W takim razie 5100 zł w puli tego pytania. To nie jest Łukaszenka, tylko Łukasz. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, będą na drugim miejscu. Nie mów tak. Przynajmniej jak na razie, a żółci na trzecim. Spójrzmy na ekran. A to jaki błąd? Z którego kraju pochodzi ten kamienny kalendarz? Peru. Ja nie wiem, zobaczymy zaraz. Gdzieś w tych okolicach, nie? Jak Egipt? No to i tak nie możesz kupić w odpowiedzi, i tak nie możesz kupić w odpowiedzi, bo zagraliśmy z Berbanów. Zieloni zgłaszają do odpowiedzi. A, racja, Anon, to ty jesteś, zapomniałem. Jest to kalendarz kamienny pochodzący z Meksyku. Tak jest! Kurde, nice. Udało się bardzo. Ale to jest skąd pochodzi. Teraz panowie na koncie 5100 zł. A nie, jakiego umarlaka ten kalendarz. A za wami żółci 2700 zł. Jeszcze dwa pytania do końca pierwszego etapu. No tak, a ty dostałeś perma tam, tak? Sztuka kulinarna. Majowie obchodzili majówkę. Dzięki, Michael, za 23 lata. Powiem ci tak, no komuś tam serduszko, nie? Biorę po 200 zł. Wyjmowali, żeby pooglądać. Zieloni 3, zieloni 300. 400. 500. Żółci 500, od niechcenia. Kto da więcej? 500 po raz drugi, 500 po raz... Awantura 480p, no. 700 po raz drugi. Najlepsza jakoś jaka jest. Co jest ty? Czemu zieloni nie grają? Mieli jeszcze szansę być w finale. W puli tego pytania będą odpowiadali niebiescy. Gotuje pani, pani Basiu? Tak. Dzięki Bartosz za Prima, witam. To dobrze wróży. Witam, witam. I od razu powiem, że jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to obejmą prowadzenie. Dzięki, dzięki. Siema Patrygiusz, witam Wiki, witam. Brandy, Bliska i Słoneczny Brzeg. Polski. Dzięki Patryk za 44 lata. Nie. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Proszę bardzo. Nasza odpowiedź to Bułgaria. Tak jest, Bułgaria. Wszystko się zmienia u nas, w tej chwili już prowadzą. I właśnie to jest problem Polski. To jest problem Polski. Czemu alkohol to sztuka kulinarna? Ty w dupę alkoholiku. Narodowy zawód Polaka. Azbest i chlanie wódki. I tak to się kończy. Sztuka kulinarna, tylko wódka, piwo, wino. Co tu się dzieje? Jakieś whisky, pieprzone alkohole same. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pytam się. 7,5 tysiąca złotych za nimi, no, zielony to tyle. 4800 i moja wypowiedź. Żółci 2200 złotych. I uwaga, to już będzie ostatnie pytanie w pierwszym etapie gry. Losuj. Masz coś do mnie, alkoholika? Mogę ci miskę podstawić. Muzyka klasyczna. Co ty gadasz, panie? Biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Przepraszam, kebab. 2700. Zieloni. 2700 po raz drugi. Żółci są przelicytowani i 2700 po raz... Ale gówno zagrali zieloni. Zablokowali ich, więc nie mogą wejść. A ci no już nie wejdą, bo nie ma sensu. Trzeci. Łukaszenko, co ty zrobiłeś? A niebiescy wycofali się z licytacji. Odpowiadają zieloni, a w puli pytania 3200 zł.
Jak brzmi nazwisko polskiego kompozytora, twórcy oper Raj Utracony i Czarna Maska? Mogę mówić? Proszę bardzo. To jest kolega Piotr. Odpowie. Proszę bardzo. Krzysztof Penderecki. Tak jest, Krzysztof Penderecki. Tyle gry. Swoje pieniądze wygrali. A więc zakończyliśmy pierwszy etap gry. Wszystko już jest jasne. Grę kończą żółci. Mają na koncie 2000 zł. Dziękuję bardzo. Zieloni zarobili. Ale słabo niebiescy. I tak. Złotych. Jest szansa, że przegrają. Mając na koncie. Ale będzie walka o czarną skrzynkę chociaż. Niebiescy przechodzą do finału. Sadge. Witamy w finale. Tak, kurwa, to prawda. Odluli babcie. 7200 zł. I to było właściwie tak, że prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie w pierwszym etapie gry. Powiedzcie, czy oglądaliście Awanturę o kasę, żeby przygotować się do udziału w programie? Dwa razy. Jakie wnioski wyciągnęli państwo? Jak należy grać? Co opłaca się? Licytacja najbardziej. Czyli jak licytować, żeby wygrać? Ostro. Ostro, tak? Rzeczywiście w ostatnim się zaryzykowaliście, wygraliście. Cieszę się bardzo. Pani Barbaro, proszę nam powiedzieć, czym się pani zajmuje? Ja jestem sekretarką medyczną. Jakie są pani zainteresowania? Będzie jakiś rencista? Najlepszy zawód? Dobry program publicystyczny, no i podróże. Była już gdzieś pani? Nie, w Niemczech i w Czechosłowacji tylko. Czy na razie... Czechosłowacja. Pamiętaj, dla tych, co nie wiedzą, co to jest. Dowód, że to istniało. Dziękuję bardzo, Wiki, za 31 lat. Witam serdecznie. Wicka. Klasyczne bezrobocie? Nie, tu nie ma bezrobotnych. Jak ktoś nie pracuje tutaj, to mówią na niego rencista zazwyczaj. Z Globusem, tak? Tak, właśnie Egipt. No, na Egipt będzie szansa zarobić. Panie Jarosławie, czym się pan zajmuje? Witam, witam, dziękuję bardzo. Pracuję w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Stamtąd też przyjechałem do dzisiejszego odcinka teleturnieju. A zainteresowania to są tak ogólnie wszystkiego po troszeczkę. Panie Dariusz, a pan? Ja jestem drukarzem. Mhm. Maleńka firma jednoosobowa, usługi. Jakie są pańskie zainteresowania? Sport, dobra literatura, dobry film. Panie Stanisławie, a w czym pan będzie mocny dzisiaj? W jakiej dziedzinie? Rencista. Mi się wydaje wszystkim historia Polski, wydanie świata, trochę geografia, powiedzmy, turystyka, coś takiego. No. To życzę powodzenia w finale państwu. Różnica między bezrobotnym a rencistą? No... Rencista bierze rentę, no. Dobry. I mówią na niego rencista. Mając na koncie 9200 zł, po raz czwarty jesteście w loży mistrzów. No, jakie wnioski wyciągacie z gry niebieskich? Bo nieraz tu ludzi przedstawili jako rencista. Nie tak za bardzo ocenić gry, ponieważ całe wejście do finału rozstrzygnęło się praktycznie dopiero po piątym pytaniu, Polska. W ostatnim, bo to zależało od licytacji. A głównie gra polegała na jak gdyby walczeniu o pytania między drużynami niebieską. Bezrobocista w dupę. Podzieloną. Ale a był jeden bezrobotny, ale tylko jeden. Na dwa pytania, także nawet nie możemy ocenić, trudno z jakiej powiedzieć. Kategorii będą emerytów dużo walczyć. Było. Panie Przemysławie, uda się tym razem? Bardzo mocno w to wierzę. Na pewno. Tak, Piwniczak, dokładnie. Ja też, sądzę, że Pasiewski zgadnie od razu. Panie Stefanie, jak? No, jesteśmy pewni, że damy sobie radę. To powodzenia w takim razie. Stefan. Jest dużo optymizmu w drużynie mistrzów. A my przystępujemy do finału. Przede mną kategorie pytań. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. No. I drużyna, która wylicytuje za kategorię najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, cukrzykiem, a to za to jest renta. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego Wardenga pytania. Też jest rencistą. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna wygra. Na rentę ta drużyna siedzieć. Będzie drużyną mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Dobra, dawaj jakąś dobrą. O,
Bo dawno nie było astronomii. Często ona bywała, jak już się trafiła, ale kilka odcinków nie było. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. 300. Mistrzowie 400. 400? 400 po raz drugi, 400 po raz, niebiescy już nic nie dadzą, widzę trzeci. Boją się gwiazd. Panie Jarosławie, dlaczego państwo odpuścili? Co ty, Łukasz, licytację? Taką mieliśmy. Witam, Gwyn Blake. W pierwszym pytaniu. Żeby dać innym, tak? Tak. No dobrze, no zobaczymy, czy opłaca się oddawać komuś pieniądze w tej grze. 700 zł. To jest pierwsze pytanie, niezależnie od kategorii. Jak nazywamy gazowo-pyłową smugę będącą częścią komety? Ogon? Jak ogon w dupę? Wydaje nam się, że jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Odpowie Przemysław. Gazowo-pyłowa smuga to jest komety, to jest ogon. Świetnie, ogon. Panie Jarosławie, panie Jarosławie, zapamiętaj. Troszeczkę. Troszeczkę. Gramy dalej jeszcze 5 pytań do końca finału. Ta, to jest ta, co jest na, raz na parę lat widoczna, coś takiego? Czy mi się porypało? Ej, co jest? Ucięło. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 500. A, 80. 500. Okay. 600 niebiescy. Mistrzowie 800. 800 mistrzowie. 900. Biologia. Niebiescy. Mistrzowie 1000. Mam 1000 od mistrzów. 1000 po raz 1100. Mam 1100. 1300. 1300 od mistrzów. Czy niebiescy na to więcej? 1400. 1400, spokojnie, mistrzowie. 1400 mam. Nikt nie powiedział. W tamtych czasach. Mam 1600. Słucham dalej. Mistrzowie 1900. Mam 1900. 1900. Słucham? 2000. Mam 2. Bardzo słabo służy niebiescy. Mistrzowie 6900. Mam 6900. Sprzedane. Jo! Oj! Ty ale zrób. Będzie wam bank, jak się odpowiedzą, albo Dedek. A więc mistrzowie zablokowali niebieskich. W puli tego pytania mam 8900 zł. Ej, ale ostro poleciał. Która roślina uprawna wytwarza największe owoce świata? To jest dynia, no. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. Proszę. W puli mam 8900 zł, a więc sprzedam podpowiedź za 1600. Za 1000, żeby troszeczkę nam na grę zostało. Dynia to nie owoc, a co niby? Dobrze, niech będzie 1000. Jak pomidor to owoc, to dynia też. Bananowiec. Jest dynia. Palma kokosowa. Dynia. Ananas. Chyba, że to bejty jest ta dynia. Dyńka? Dyniuch. Więc dobrze, jesteśmy gotowi do odpowiedzi i odpowiadamy, że jest to dynia. Dynia, tak jest. Chyba nie, Zosia. No to były brawa za odpowiedź, ale także brawa za świetną licytację. Odważną bardzo. Ładnie polecieli. Mają na koncie już niebiescy już chyba Dedek, nie? A niebiescy 4900. Zanim nie wiem, Defrost. Ja nie gram, dlatego że to Star Warsy, także wiesz, ja mam wysrane na fabułę. Ale jak mi się spodoba przypadkiem. Czy masz ty hobby? Jak ja słyszałem o twojej diecie, człowieku, ja bym się bał na ciebie rękę podnieść, bo wykitujesz i będzie na mnie. A niebiescy mają na koncie 4900. Przed nami jeszcze 4 pytania. Ale czemu? Napisałeś, że chcesz mnie pobić i nagle sadgę. Ty mi wchodzisz na psychę. Kolejną kategorię. Może sobie już teraz. Tequila, to drugie lepiej pamiętam, no.
No, raczej niebiescy kupią za wszystko. Rozpoczynamy licytację czarnej skrzyni. Rukaszu, pamięci. To był rare event dla widzów ze streama. Dwa razy czarna skrzynia przeszła im koło nosa, wtedy był tam samochód, a za czwartym razem udało się, były kluczyki do samochodu. Tak więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Czarna skrzynia. Dziękuję, Urban, za suba bez Prima. Dziękuję bardzo, Urban. Witam serdecznie. Liczyłeś na Ciorną? Ona jest co odcinek, jeżeli są ci mistrzowie. No po prostu nie wiem. Bo to ich bajtuje. Czarną skrzynię, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Chyba tak, Liar Vixen, jeżeli będzie fajna ta część. No to 400 po raz trzeci. Musi być złotówka, za dużo na minus wyjdą. Ale zobaczcie, teoria się znowu potwierdza. Tutaj oni by musieli wszystko położyć, żeby wygrać. Czarną skrzynię. Jest taka duża różnica, że w ogóle się nie opłaca. Nie są debilami. Sparta mają mistrzowie, że dobrze zagrali pierwszą rundę. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. To prawda, Depro. Ja kolejną kategorię. Ale to nie jest chociaż szczęśliwi. Tam cztery. Ja nie wiem, jaką żabę. Wiem, że są dwie żaby, ale tylko nie ta część. Historia powszechna. Dziękuję, Urban, wybacz mi, ale doceniam, dzięki. Dzięki, dzięki. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy? 400. 400, mistrzowie? Mistrzowie 500. Ty, neuron się nie aktywował jeszcze. 700. 700. 800. 800. 900. Mam 900. 1000. Mam 1000 od niebieski. 1200. Mam 1200 od mistrzu. 1300. 1300 od niebieski. 1300. Jeszcze, jeszcze. Ci, ci, ci. I nagle... 1500. Mam 1500 od niebieski. 4600. Mam 4600. Pięknie, pięknie się ogląda coś takiego. Jak jeden chłop drugiego chłopa. Dy. A więc po raz drugi mistrzowie zablokowali niebieskich. W puli tego pytania 6100 zł. I jeżeli mistrzowie... Dzięki, Zoni. Siema, dziadek, suba dać muszę, bo się uduszę. Mass Effect Trylogii. Nie grałem nigdy. Ja nie jestem ogólnie fanem sci-fi. Sci-fi, nie? Poza Skyfanem. Także ciężko powiedzieć. I dzięki. Mateo za 26 lat, witam. Odpowiedzą. Prawidłowo. Ale jak będą będzie fajne Star Wars, to może. A jeżeli się nie uda, 5-300. Oto tak, pytanie. Tak, dlatego też. Na którym kontynencie miały miejsce wojny burskie? Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Odpowiadamy, że wojny burskie były toczone w Afryce. Tak jest, w Afryce. Szaba, Łukasz. Panie Jacku, ale doskonale pan pamiętał. Nabitejśmy tam. XIX wiek do początku XX. Skąd taka wiedza? To jeszcze ze szkoły? Nie, kiedyś taki komiks czytałem. Ja akurat była wzmianka o wojnach burskich. A ja z filmów wiem. A jednak komiksy też kształcą, prawda? Też. Gratulacje. Ale oflu Elżbieta. Ona tam coś gada z filmów, lipisz w ogóle. A niebiescy 3100. Muszą się państwo bardzo mocno teraz zmobilizować do walki. Ja losuję kolejną kategorię, jeszcze 3 pytania do końca finału. Defro, to mieliśmy na streamie, ale nie wiem, czy się zbiorę. Twierdzę, zagrał mi kiedyś. Biologia. A ile kosztuje ta nowa edycja? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 niebiescy? Mistrzowie 400. Mistrzowie 400 niebiescy? 400 po raz trzeci. Już do domu chcą zabrać, już wiedzą, bądź wiedzą, nie? No lepiej coś wynieść niż zero. Oddali, a mistrzowie walczą dzielnie. Puli 700 zł. Panie Jarosławie, dlaczego tak? Taka taktyka. Od początku, od tamtej. Dlaczego? No, ale taka taktyka to żadna odpowiedź, bo ta taktyka tak zwana nie daje wam żadnych na razie dobrych rezultatów. No bo to jest gówniany taktyk. Z którego kraju, to jest pytanie już, wywodzi się rasa psów sznaucerów? O jest. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii? Niemcy?
Ja nie wiem, zaraz zobaczymy. Masz psa, ale czy masz sznaucera? Też nie jesteśmy do końca pewni, ale przypuszczam, że to jest rasa niemiecka, pochodzi z Niemiec. Tak jest! Ale polecieli od razu, nice, ładnie. No co ty piszesz? Sekunda timeouta za to, sekunda. Inna nazwa tej rasy to brodacz monachiński. A więc mistrzowie wzbogacili się znowu, mają 11 700 zł, od razu. A niebiescy mają coraz mniej, 2800. Kupiłeś psa, czy pożyczyłeś? No nie wiem, czy nie jest za późno na zmianę taktyki, ale może warto o tym pomyśleć. Losujemy kolejną kategorię, jeszcze dwa pytania do końca. Niemiec nauce, to znaczy pysk po niemiecku? O, ciekawe. Muzyka klasyczna. A, okej, Urban, okej. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300? Koniec. Niebiescy 400, mistrzowie? Pas. 400, sprzedaż. Niebiescy, taktyka. Tragedia w duchu. Niebiescy. Ile strun mają klasyczne skrzypce? 3? Ja nie wiem ile. Klasyczne skrzypce mają, ile mogą mieć 4? Nie wiem, czy ostatnio się nie puścić, ale... 4? 6? Tupę, to się zaraz mnożą. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi, proszę bardzo, której udzieli Dariusz. Wydaje mi się, że klasyczne skrzypce mają 4 strony. 4, tak jest! Cześć, ma gitara. Niemcy mają 3100 zł, to random bruzja. 11 400. Panie Jarosławie, na czym polega tak naprawdę ta taktyka, którą na wyniesieniu 3000, bo mam długi. Od początku finału, czyli co, żeby no w sumie nie licytować albo oddawać pytania? To jest ta taktyka. To znaczy wiemy teraz w zasadzie od początku, że mistrzowie mieli więcej funduszy na licytację i praktycznie przy każdej innej licytacji, aniżeli z naszej strony Wabank. 2 plus 2, wiadomo ile to jest. Mogliby nas przebić. Ale nie wiadomo, dlatego że często się zdarzało w naszym programie tak, że drużyna, która wchodziła do finału, zaczynała z małą kwotą, na przykład 6 czy 5 tysięcy, mistrzowie mieli powyżej 10 i właśnie ta drużyna wygrywała. Także to nie jest powiedziane. Mi się wydaje, że państwo oddawali niepotrzebnie na początku pytania. Słabo grali. Ja pytałem pani Basi, czy oglądała awanturę, powiedziała, widziałam dwa razy, może to jest stanowczo za mało, trzeba naprawdę oglądać, żeby wiedzieć. Tak, jak my widzowie. Mistrzowie oglądają wszystkie odcinki. Dziękujemy bardzo, a ja losuję ostatnią kategorię. A jeszcze coś jest. I to mają szansę. Tak naprawdę nie mają, ale... Film polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300? Mistrzowie 400. Mistrzowie 400? 400 po raz drugi. 500 od niebieskich. Mistrzowie 600. Dojowi? Wydojowi? 700 niebiescy. Mistrzowie 800. Wydojowi? 800. Mam już 800 po raz drugi. 900. Mam 900 niebieskich. Mam 1000. 1000 po raz drugi. Baba! Taktyka, żeby do domu z darem pójść? No way. I proszę bardzo. Jednak mój apel poskutkował. Licytacja wygrana. Prawda. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Ale to już zależy oczywiście od taktyka państwa wiedzy. 4100 zł w puli. Że wujek z Ameryki cię umrze i ci 2 miliony da. Twórcy roli Cezarego Baryki w filmie Filipa Bajona Przedwiośnie. Młody Damięcy. Mateusz Damięcy. Od razu ci mówię, oglądanie takich filmów skutkuje porażeniem mózgowym. Oglądanie lektur, żeby filmu, żeby książki nie czytać, nie przeczytać, a lektura to jeszcze gorsza niż ta książka, ten film. Tragedia! Skąd wiem? Bo kiedyś chciałem Krzyżaków obejrzeć i usnąłem 7 razy w ciągu pierwszych 10 minut i teraz się poplułem aż o tym mówiąc. Rozumiesz to? Pieprzona nuda, tego się nie da oglądać. Filmy na podstawie lektur to jest największe ścierwo. Polonistka tylko w klasie puszcza jakiejś lekcji nie chce prowadzić. Plany. Odpowiedz. Jesteśmy gotowi do Jesteśmy odpowiedzi. Jesteśmy gotowi bardzo. Do odpowiedzi, której udzieli Basia. Mateusz Damięcki. I warto było. Ale Potop to jest coś innego. Ja mówię o lekturach takich, o Krzyżacy, Przedwiośnie. Co to są za lektury?
Kto wie? Kto wie, być może gdyby to państwo licytowali ostrzej i nie oddawali pytań na początku, być może wygralibyście ten finał, ale tak nie udało się. Kończycie grę mając na koncie 4100 zł. Dziękuję bardzo. HD2, nie będę grał. Przemienię teraz. Lobby. A program wygrali mistrzowie. Powiem, z jaką kwotą kończycie. 10 400 zł tylko za ten program. Powitamy was znowu w loży mistrzów, już po raz piąty w następnym programie. W sumie wygraliście w awanturze o kasę 32 100 zł i samochód. Ale oni na kartkówkach są tylko, wiesz, jaki rozmiar buty miałby być bohater. A teraz ile czas na otwarcie czarnej skrzyni. Ona była kupiona za 400 zł. 400 zł, ja przypomnę po raz piąty. Zdecydowanie już sobie czarną skrzynię. Ale taniej kupujemy, panie Krzysztofie. Legendarna, tak, zapamiętamy. Tak jest. A za 800 co było? Pyszczona skrzynia. Zostań za 800, a tym razem za 400 zł mam dla was... Złotóweczkę. Złotówkę. Ale tu 400. W tym programie. Nie wierzę, 3 złotówki były łącznie w ciągu 22 odcinków i oni wygrali 2 spośród 3. Ja pierdzielę, jacy pechowcy pieprzeni. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chcą państwo wystąpić w awanturze o kasę, prosimy o SMS. Za ile? 400 zł tylko. 4-3, treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia. Ten odcinek dużo lepiej im poszedł, mimo że złotówka, to i tak wygrali 10k, nie? Lubię tych mistrzów. Panu Jackowi dobrze z oczu patrzy. Aha. Tak, Lombard. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.